Witam wszystkich z tej strony Julian i dzisiaj porozmawiamy o bardzo ciekawych projektach NFT z naszego podwórka. NFT w dość krótkim czasie zajęły lwią część rynku razem z DeFi, z decentralizowanymi finansami. Są to zdecydowanie dwie branże, na których można w trakcie aktualnej hossy skorzystać najbardziej. A jak wiadomo, każdy z nas chciałby również zgarnąć kawałek tego tortu. Dlatego przedstawiam Wam trzy młode platformy NFT, które według mnie wykazują się sporym potencjałem. Dodatkowo, każdy z nich spodziewa się naprawdę kluczowych wydarzeń w nadchodzących tygodniach, więc warto je mieć na celowniku. Bez zwlekania przejdźmy zatem do pierwszej pozycji, jaką zajmuje SuperBid. W skrócie, SuperBid to aplikacja społecznościowa, która łączy influencerów z ich fanami. Dzięki superbit użytkownicy mają możliwość uczestniczenia w tysiącach aukcjach organizowanych przez influencerów. Influencer marketing rośnie z roku na rok i nie zamierza zwolnić tempa. Takie internetowe autorytety po prostu trzeba przyznać. Są nowymi gwiazdami uwielbianych przez miliony osób na całym świecie. Młodzi ludzie wręcz rodzą się z telefonami w dłoni i mają dostęp do oglądania pięknych ludzi w pięknych miejscach. Nic tylko pozazdrościć, co nie? Tak więc z roku na rok przypływa coraz więcej wiernych fanów, a to jest w tej branży kluczowe. Tak więc Superbit pozwala na zawężenie kontaktu fana ze swoim idolem. Jest to krok naprzód w nową erę tak naprawdę, gdzie takie kontakty będą coraz ciaśniejsze. Kiedyś zdobycie autografu było tak naprawdę jedyną formą zintegrowania się ze swoim idolem, a na Superbit będzie można posiadać ważną część z życia swojego idola. Dajmy na przykład ujęcia ze słynnej walki jednego z najbardziej wpływowych influencerów Logana Paula z Floydem Mayweatherem, światowej sławy boksera. A tak się składa, że Logan Paul jest partnerem Superbit, więc będziemy mogli znaleźć w przyszłości kluczowe NFT z jego życia. Kolejnym kluczowym ambasadorem jest Amanda Cerny, również światowej sławy influencerka. Jej NFT również znajdą się w aplikacji Superbit. No i jak widzicie, nie są to jedyni słynni influencerzy. A oczywiście do aplikacji zawita również niejedna sławna osoba. Patrząc po aktualnych partnerach, to możemy się spodziewać naprawdę wysokiej klasy gwiazd. Przypominam, że platforma ta jest nadal młoda, bo dopiero w lutym tego roku miała listing swojej kryptowaluty na Uniswapie i mimo to już ma rozgłos na skalę światową. A no właśnie. Pogadajmy teraz o samej kryptowalucie Superbit. Na chwilę obecną kosztuje 2,97 dolara. Aktualnie w obiegu jest ponad 5 milionów tokenów, a więc kapitalizacja wynosi prawie 16 milionów dolarów. A topowe kryptowaluty z branży NFT, dajmy na przykład taki Axi, Chilies czy Decentraland, o którym wspominałem na kanale, to platformy, które posiadają kapitalizację od 1,5 do ponad 4 miliardów dolarów. Tak więc dla Superbit jest tutaj jeszcze dużo do rozegrania. Superbit postanowił wykorzystać swój token bezpośrednio w aplikacji i jest on prezentowany użytkownikom jako waluta o nazwie Diamonds, diamenty. Celem przy wdrażaniu takiej mechaniki jest poprawa doświadczenia użytkownika i odwołanie się do szerszej publiki oraz umożliwienie bezproblemowej płatności. Umożliwi to użytkownikom, tym mainstreamowym, uczestniczenia w aukcjach bez konieczności interakcji z rynkiem kryptowalut lub skomplikowanymi giełdami. Po zakończeniu aukcji, influencer może zobaczyć liczbę diamentów, które zdobył na aukcji w swoim portfelu w aplikacji, oczywiście, i może wypłacić sobie w fiatach, w walucie fiducjarnej. Tak więc super bit. Platforma, której aplikacja startuje już za tydzień zrzesza światowej sławy gwiazdy, najnowsze rozwiązania NFT i jest otwarta na nowych użytkowników, którzy nie muszą posiadać wiedzy na temat skomplikowanego świata kryptowalut. A właśnie, bym zapomniał, jeszcze spójrzmy na założycieli. Widzimy tutaj rodzime imiona i nazwiska. Mamy do czynienia z przedsiębiorcami z wieloletnim doświadczeniem, nie tylko w kryptoświecie, ale i programowaniu i zarządzaniu multimiliardowymi przedsięwzięciami. Więc pod tym względem platforma ta wygląda przyjemnie. Na temat tego projektu dam wam wysnuć własne wnioski, więc dajcie znać, co o nim sądzicie w komentarzach. A przechodząc dalej, to kolejną platformą NFT będzie MetaHero. Tutaj na samym początku przyznam, że bardzo podziwiam jednego z założycieli, a mianowicie jest to Robert Grinn i uważam go za naprawdę mega ciekawą postać. Znalazł się on na liście najbogatszych osób w Polsce mimo młodego wieku. Podziwiam go za jego podejście do życia, jak i interesów, w których bierze udział. A zresztą to polecam po prostu obejrzeć wywiady z nim i zobaczycie, o co mi chodzi. Tak więc postaram się obiektywnie podejść do tematu MetaHero. No dobra, to już na starcie mamy zespół składający się z wybitnych osób. Ale czym konkretnie zajmuje się ta platforma? Otóż MetaHero posiada technologię, która pozwoli przenieść twój wizerunek lub tak naprawdę jakikolwiek przedmiot do blockchaina. A co za tym idzie, to możliwość stworzenia własnego awatara dla na przykład różnych metaversów, których będzie tylko więcej. Słuchajcie, metaversy, dla tych co nie wiedzą, to cyfrowe światy, w których można komunikować się z innymi, grać, oglądać lub spędzać czas przy innych rozrywkach. Brzmi to trochę jak jakiś science fiction, no i słusznie. Światowi giganci, a w szczególności nawet Facebook, nawet zamierza mieć własny metavers, a więc postęp w tym zakresie będzie tylko przyspieszał. Jednak Meta Hero nie ograniczy się do samych cyfrowych światów, ponieważ skanery mogą zostać wykorzystane do przenoszenia np. dzieł sztuki i tworzenia z nich NFT, albo może pomóc w branży e-commerce oraz modowej, gdzie będziemy mogli przymierzyć ubrania ze sklepu internetowego na swoim cyfrowym avatarze. No dobra, sama agenda platformy brzmi obiecująco, ale kto stoi za takimi technologicznymi nowinkami? Chodzi mi tutaj o Wolf Studio. Znajdują się oni m.in. animacjami w grze Cyberpunk, grze, która jest zdecydowanie bardzo rozwinięta technologicznie, i właśnie to, między oczywiście innymi czynnikami, mogło się przyczynić do jej wielkiego sukcesu. Co więcej, ostatnio został ukazany nowy partner technologiczny, którym okazał się wszystkim znany Sony. Tak, Sony. Nie muszę wam przedstawiać, kto to jest. Takie partnerstwo pokazuje, że najwięksi gracze na rynku już globalnym chcą współpracować z platformami opartymi na blockchainie i kryptowalutach. Naprawdę cieszę się za każdym razem, jak widzę właśnie takie duże partnerstwa, bo doprowadzają one do coraz większej adopcji kryptowalut na świecie. Spójrzmy zatem nieco głębiej na kryptowalutę Hero. Tokenomika tego projektu jak najbardziej zachęca do jego hodlowania, trzymania na swoim portfelu. A dlaczego? A dlatego, że Hero przy sprzedaży pobiera sporą opłatę, której część jest spalana i część idzie do osób trzymających ten token. Jest on wręcz deflacyjny, czyli jest go coraz mniej w obiegu. A popyt na Hero cały czas rośnie. Co za tym idzie, to ponad dwudziestokrotny wzrost na przestrzeni paru miesięcy od debiutu. Co więcej, nawet podczas ostatniej korekty Hero nie ucierpiał, a wręcz zyskał. Chciałbym jeszcze wspomnieć o grubym wydarzeniu w Dubaju, które będzie miało miejsce w październiku. Jest to Blockchain Summit, jedna z największych konferencji dotyczących technologii blockchain i kryptowalut. Na której spotkamy założycieli Meta Hero, pokaz nowego skanera, i pewnie pokażą kolejne usprawnienia platformy, które mogą przyjemnie odbić się na wycenie Hero. A co więcej, to na tej konferencji w Dubaju spotkamy również Jakuba Chmielniaka, założyciela Fanadise, kolejnej platformy opartej o NFT w naszym zestawieniu. Jest to projekt, który skupia się na influencer marketingu, trochę podobnie jak Superbit, ale ze znaczącymi różnicami. Jest to świeży projekt i od ponad dwóch miesięcy może handlować jego kryptowalutą ze skrótem FAN. Sprawa wygląda następująco. Główna idea, która stoi za Fanadice, to zdecentralizowanie i dodanie takiej szczypty ekskluzywności do kontentu, jaki wstawiają influencerzy. Otóż, content, który wrzucają youtuberzy lub influencerzy na Instagramie, nie należy do nich. Chodzi mi o to, że prawa do takich materiałów, w przypadku np. Facebooka lub Instagrama, posiadają właściciele tych platform. W pewnym sensie to Mark Zuckerberg, właściciel Facebooka i Instagrama, posiada ostatnią najgorętszą fotkę Kylie Jenner. Fana chce to właśnie zmienić. Platforma ta ma na celu zwiększanie zaangażowania fanów oraz ich kontaktu z ulubionymi idolami. Oprócz tego jednak główną ideą jest oddanie władzy nad kontentem, zawartością, jaki tworzą idole. Jest to swego rodzaju rewolucja w mediach społecznościowych, gdyż kończy się żerowanie wielkich korporacji nad kontentem osób, którzy tak naprawdę napędzają rozwój tej branży. A wpływowe osoby mogą te jak najbardziej przyjemnie wykorzystać swój autorytet. Na Fanadise również znajdziemy różne poziomy ekskluzywności dostępnych NFT. Od popularnych do jedynych w swoim rodzaju. Nabyć będzie można subskrybując daną osobę i co miesiąc będziemy nagradzani różnymi nagrodami. Działa to nieco na zasadzie jak OnlyFans, tylko, tylko że zobaczymy pewnie mniej nagości. Na szkoda. Tak jak wspominałem, to ważną kwestią w inwestowaniu w projekty kryptowalutowe, to ekipa, która za nimi stoi, a w przypadku Fanadice jednym z założycieli jest właśnie wspomniany Jakub Chmielniak, ambitny, seryjny przedsiębiorca odnoszący sukcesy w różnych branżach oraz Bartek Sibiga, założyciel jednej z największych agencji influencerów. Więc pod tym względem uważam, że jesteśmy bezpieczni. W branży influencer marketingu liczy się rozgłos. Ostatnio jedna z influencerek, Marty Renti, sprzedała swoje NFT za około milion złotych na Fanadise. Dla Fanadise jest to jak najlepsza wiadomość oczywiście. Na tej platformie będziemy mogli znaleźć wielu znanych, wpływowych osób z branży, a ich ilość się tylko zwiększa. Ostatnio nawet doda zaczęła współpracę, ale liczę, że w przyszłości założyciele skupią się bardziej na globalnych autorytetach. No dobra, tak więc młode i polskie platformy z bardzo dużym potencjałem. Ja osobiście obserwuję poczynania tych trzech projektów, no i podoba mi się to, co widzę. Dlatego się z Wami nimi dzielę. A jeśli jesteś zainteresowany zakupem kryptowalut to już nieco bardziej ugruntowanej pozycji na rynku, to mogę Ci polecić giełdę Binance, na której link znajdziesz w opisie. Znajdziesz tam bardzo niskie prowizje i możesz handlować setkami altcoinów, zarabiając na ich różnicy w cenie każdego dnia. Dodatkowo otrzymacie 20% zwrotu prowizji dzięki udostępnionej przeze mnie opcji. Jeśli jednak nie czujesz się pewnie, wchodząc na giełdę, to na tym kanale znajdziesz filmy poradnikowe dotyczące poruszania się na giełdzie, z jakich wskaźników korzystać oraz jak w ogóle przelewać środki. Życzę Wam samych udanych transakcji i samo samozaparcia do dalszej nauki. To już by było na tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko, co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!